Moje imię, witam Was serdecznie. Pora na szybki strzał jeszcze w wnętrzu Lexusa LS500. Szybki strzał dlatego, że informacja, która może nie jest zaskoczeniem, ale spadła trochę z nienacka. Maurizio Arriva Bene pożegnany na pozycji szefa Ferrari, co jest interesujące. Już od dawna spekulowano na ten temat, ale sam Maurizio ucinał te pogłoski. Mówił, że to jest fake news, co też jest pewnego rodzaju zobrazowaniem tego, jak on traktował media. Ja tutaj widzę dość sporo, zresztą widziałem pretensji. Nawet teraz koledzy moi po fachu się trochę wyzłośliwiają, twierdząc, że źle traktował media i że to był jeden z powodów, dla których go pożegnano. Znaczy, mi się podobały jego wypowiedzi, co prawda czasami mijał się z prawdą i to było aż nader widoczne, broniąc siebie, czy broniąc koncepcji swojego zespołu, natomiast de facto ja bardzo lubię osoby, które w rozmowach z mediami nie przytykają tylko, albo nie mówią, że dobra, to jest sekret i nie ściemniają, tylko po prostu mówią, co myślą, no, nawet jeżeli się z nimi nie do końca zgadzam, więc akurat ten element osobowości Maurizio Arriva Bene moim zdaniem był bardzo dobry z punktu widzenia mediów, które być może nie uważają się za jakieś totalnie najważniejsze, że trzeba je wszystkie po dupie całować, tylko mediów, które po prostu szukają interesujących wiadomości, punktów odniesienia i ewentualnie jakichś wypowiedzi i quote'ów, z którymi można na przykład polemizować. Tak? Pod tym względem akurat Arriva Bene był bardzo dobry, ale czy to oznacza, że był świetnym szefem Ferrari? Kwestia dyskusyjna, znaczy z jednej strony faktycznie za jego czasów te ostatnie sukcesy Ferrari miały miejsce, z drugiej strony być może bardziej się pokrywa to ze zmianą stanowiska jego następcy, którym będzie Mattia Binotto, bo tak naprawdę dwa ostatnie samochody Ferrari powstały pod przewodnictwem Binotto jako szefa technicznego Ferrari, który został nim w 2016 roku, więc co prawda z zespołem rządził Arriva Bene, ale wydaje się, że jednak nowy szef Ferrari to jest ten człowiek, dzięki któremu Ferrari poszło w górę w ostatnich latach. Tak czy inaczej, wracamy do roku 2015. Maurizio Arriva Bene zostaje szefem, zastępując Marco Mattiaciego, który był postacią taką bardzo nijaką i który bardzo krótko się utrzymał na tym stanowisku. Było to zaskoczenie dla wielu osób, także dla mnie, dlatego że przyszedł z Philip Morrisa, czyli z odwiecznego sponsora Ferrari, po dziś dzień zresztą bardzo dobrego. I to był facet z kręgów sprzedaży i marketingu, więc no, to oczywiście nie skreśla go, jeśli chodzi o szefa zespołu Formuły 1, Flavio Briatore, który wywalczył kilka tytułów Mistrza Świata kierowców z Schumacherem i z Alonso potem, i konstruktorów w zespołach Benetton, a potem w ekipie Renault. De facto, jak się z nim gadało, z tego co wiem, to Formuła 1 ciągle wiedział dość niewiele, jeśli chodzi o takie kwestie jak ściganie czy technikalia. On realnie się dość słabo ogarniał, jeśli chodzi o wyścigi. Mimo tego był fantastycznym szefem, który zdobył kilka tytułów konstruktorskich i kilka tytułów kierowców, więc to jeszcze samo z siebie faceta nie skreśla. Plus jego takim, powiedzmy, plusem, taką zaletą było to, że siedział także w komisji Formuły 1, tak? Czyli no powiedzmy, że siedział bardzo mocno w temacie. No na pewno nie wypadł królikowi z kapelusza, tak? Był to człowiek, który w kręgach Formuły 1 bardzo dobrze się obracał i bardzo dobrze to środowisko zna do dziś. Natomiast cały czas, no wiecie, marketing i sprzedaż, no powiedzmy, że zazwyczaj się tego nie kojarzy z prowadzeniem zespołu Formuły 1. Człowiek bardzo szczery generalnie, chociaż czasami ściemniał, no to jednak, no powiedzmy, że to ściemnianie to szło raczej prosto z serca. Człowiek emocjonalny, to jest druga rzecz. Jak już mówiłem, czasem zaprzeczał faktom, czasem atakował media, ale moim zdaniem nigdy nie robił tego jakoś szczególnie brutalnie. Raczej po prostu był to taki rodzaj defensywy w pewnym sensie, czy powiedzmy bronienia pewnej linii. Być może nawet taki właśnie marketingowo-PR-owy, dlatego że właśnie w tych momentach często de facto mijał się z prawdą i starał się zaklinać rzeczywistość. Popełnił oczywiście kilka takich bardzo widocznych błędów. Mi się to akurat bardzo podobało, jak skrytykował własny team po kolejnym błędzie strategicznym Ferrari i mówił, że trzeba częściej, że czasami trzeba zdjąć oczy z monitorów z danymi i zobaczyć, co się dzieje, zobaczyć, jaka jest pogoda po tam kolejnym błędzie strategicznym Ferrari, tylko że to było takie trochę uderzenie w kierunku inżynierów i szczególnie ludzi takich jak Binotto, bo to oni de facto, co prawda szef zespołu wszystkiego dogląda, ale raczej nie zdarza się często, żeby to szef zespołu siedział i dokładnie decydował, jakie robimy kwestie strategiczne, czyli na przykład jeżeli macie jakiś problem z Mario Tysonem, że były popełnione jakieś błędy strategiczne, jeśli chodzi o Roberta w BMW Sauber, albo błędy, albo nawet decyzje być może nawet podejmowane z premedytacją, no to nie możecie mieć pretensji do Tysona, dlatego że dyrektorem technicznym był Willy Ramf i to bardziej od jego strony takie decyzje szły, więc de facto było to bardziej skierowane w stronę Binotto, z którym też mówiło się od dawna. Arriva Bene miał dość poważny konflikt w ekipie i był taki power struggle, walczyli o wpływy, a szczególnie to się nasiliło po śmierci Sergio Marchionne.
No i oczywiście Ari Vabene, z tego co się mówi, ochronił też Kimiego Räikkönena. Chciał, żeby zachować go w składzie. Chciał odwrócić to, co wcześniej wymyślił Sergio Marchionne, czyli po prostu zastąpienie Räikkönena Charlesem Leclerciem. Zresztą moim zdaniem decyzja, która bardzo dobrze się sprawdzi. Czas to pokaże, ale akurat to, było to bardzo dobre. Ponoć też pożegnanie Maurizio Ari Vabene było też jakby wyreżyserowane przez Marchionne. Jest ponoć, mówi się, elementem jego długoplanowego ustawienia spraw Ferrari. I teraz jest to po prostu realizowane przez jego następców. No i co, Ferrari nowy szef, to nie jest, zazwyczaj nie jest to dobra wiadomość, jak się zmienia kierownictwo w zespole, szczególnie przy tych ambicjach, jakie ma Ferrari, czyli ciągle walczyć o mistrzostwo świata kierowców i konstruktorów lub kierowców lub konstruktorów, tak? Czyli podjąć walkę z Mercedesem i niewykluczone także z Red Bullem, jeżeli się Honda ogarnie. Natomiast no tutaj wydaje mi się, wybór padł bardzo dobry, taki, który nie powinien tak naprawdę zaburzyć funkcjonowania zespołu, dlatego że mówimy po pierwsze o szefie technicznym, po drugie mówimy o inżynierze z krwi i kości, który w Ferrari się pojawił po raz pierwszy w 95 roku, czyli to jest, moi mili, ponad 20 lat kariery Ferrari, chociaż ona nie była ciągła, ona była przerywana. Już z takich wyższych funkcji w 2009 roku objął przewodnictwo, jeśli chodzi o dywizję robiącą KERS, czyli tak, wprowadzony w 2009 roku, czyli no, hybrydy, tak, kiedy weszło do Formuły 1, ale jeszcze nie takie jak teraz, to takie zbyt ciężkie i skomplikowane, tylko po prostu ten pierwszy mechanizm, który jak był dołączany i co powinno zostać w Formule 1 po dziś dzień, to inna sprawa, po prostu dołączany jako odzyskiwanie energii kinetycznej, zamiana jej w prąd i oddawanie w ramach energii. On się tym zajął. W 2014 roku zaczął prowadzić dywizję silnikową Ferrari, co oczywiście zaowocowało znacznym skokiem osiągów silnika Ferrari. Pamiętamy, że na początku Mercedes po prostu zamiótł wszystko w nowej formule silnikowej. Odkąd Binotto wszedł jako szef dywizji silnikowej, Ferrari zaczął robić postępy aż do punktu, w którym uznaje się, że w minionym sezonie lepszy samochód, lepsze silniki miało Ferrari. No ja bym myślał, że to jest dyskusyjne, bo zawsze jest to taka kwestia względna, pod wieloma względami. Silnik to nie tylko taka czysta moc, ale także i spalanie, i właśnie przepływ energii, i sposób jej odzyskiwania, i tak dalej. Natomiast generalnie no raczej trudno polemizować z tym, że Ferrari nie było jakoś szczególnie gorszym silnikiem od Mercedesa, nie? Czyli no to jest jedna z tych zasług, które można przypisać Binotto. W 2016 roku został szefem technicznym Ferrari, potem jak po takim dość nieudanym, niefortunnym romansie Ferrari z Jamesem Key, który potem poszedł do Toro Rosso, to dość interesujące, z którego teraz ma iść do McLarena, ale na razie będzie siedział na zielonym liście, dlatego że ma ciągle umowę z Toro Rosso i które nie chce go wypuścić do McLarena. W sumie ciekawe, bo Jamesy to bardzo, bardzo zdolny z całą pewnością inżynier, ale z wieloma ekipami się nie dogadywał, począwszy jeszcze pamiętam, jak był w Sauberze. Zrobił świetne auto, ale zaraz szybko z Saubera odszedł, tak więc. No ale to jest osobna historia. No w każdym razie, kiedy został szefem technicznym, jak już mówiłem, Binotto, no to Ferrari zrobiło dwa świetne samochody, które niestety nie zrealizowały potencjału swojego, szczególnie ten ostatni. No i teraz pytanie, jak się rozkłada odpowiedzialność pomiędzy kierowcę Sebastiana Vettela, który popełnił jakieś tam błędy, ale także też właśnie sposób zarządzania Ferrari. Burdel, za przeproszeniem, który panował w tym zespole, który był bardzo widoczny. Jeszcze raz wracam do sytuacji, między innymi jak Vettel wydziera się na mechanika, że dlaczego on drapie, że przestań drapać podłogę w tym samochodzie, podnieś auto na podnośniku. To jest dla mnie do dziś niezrozumiałe, jak taki człowiek może się znaleźć w takim miejscu, człowiek, który nie wie, jak podnieść samochód, a to są wszystko bardzo czułe elementy, tak? Jedno drobne uszkodzenie, pęknięcie na podłodze jest przerąbane i nie chodzi tylko o osiągi, to może być też groźne po prostu, tak? Więc i wiele innych takich dziwnych sytuacji w Ferrari, które na pewno wiele z Was sobie przypomina teraz. W tym momencie. Jak to się może odbić na Ferrari? No przede wszystkim teraz trwają te negocjacje z Liberty, tak, czyli z zarządcami praw marketingowych w sprawie przyszłości, tak, i to są ważne negocjacje, szczególnie z punktu widzenia tych dużych ekip, które teraz mają bardzo dużą wadze politycznej i zgarniają większość, no nie, bardzo dużą część przychodów Formuły 1, mają po prostu, no za Berniego Crestona wyrobił sobie takie przywileje, jak kiedyś Magnacja, tak, w Polsce, kiedy tak, za czasów Jagieły i dalej, tak, co doprowadziło do różnych takich perturbacji. Taka dość daleka analogia, ale mimo wszystko chyba tak to wyglądało ostatecznie, tak więc Ferrari wyrobiło sobie takie przywileje i te duże ekipy, natomiast najbardziej uprzywilejowane jest Ferrari, choćby z tego względu, że jako jedyne ma ten bonus historyczny, ponad 60 milionów dolarów tylko za to, znaczy tylko albo aż, ale jednak za to, że są Formuła 1 od 1950 roku, czyli od pierwszego sezonu, choć pamiętajcie, nie od pierwszego wyścigu. I Ferrari jako jedyne ma prawo weta. To było wprowadzone jeszcze wcześniej, jeszcze zdaje się za czasów tego wielkiego Oldmana.
I wtedy chodziło o to, że Ferrari było oddzielone od centrum motorsportu, centrum Formuły 1 była Wielka Brytania, Ferrari było we Włoszech, no i chodziło o to, żeby Ferrari miał jakieś taką kartę do zagrania, jakiegoś takiego jokera w sytuacji, gdyby ktoś próbował ich wysiadać. Natomiast teraz, jak są te nowe plany Liberty, czyli limity budżetowe, pierwsza rzecz, która się nie podoba bogatym zespołom, bardziej sprawiedliwa i równa dystrybucja zysków, to druga rzecz, która się nie podoba i Ferrari najbardziej nie powinna, i Mercedesowi czy Red Bullowi, i właśnie trzecia rzecz to jest to ta kwestia prawa weta, tak? Czyli to jest tylko traci Ferrari. W planach Liberty, z tego co się mówi, nie ma prawa weta dla Ferrari. W prawach Liberty ponoć ten bonus Ferrari, ten tylko dla Ferrari przeznaczony, jest o wiele niższy. A w tym momencie Ferrari tak, nie ma już Marchione, co było ogromną stratą. I zresztą ta strata się odbiła ewidentnie na wynikach i takim systemie operacyjnym Ferrari. To, co się działo potem, no to było widać, że po śmierci Marchione to się wszystko zaczęło sypać. Nie ma Riva Bene, który tak był szefem od tylu lat w zespole, więc pytanie, czy jest ktoś teraz w zespole, kto będzie w stanie politycznie zawalczyć o rację Ferrari, czy się na tym Ferrari nie przejedzie. No cóż, Riva Bene wyląduje bardzo miękko, od dawna związany z Juventusem, mówi się, że także do Juventusu przejdzie w menedżerskiej roli, bardzo wysokiej, tak więc jemu się na pewno krzywda nie stanie, czy za nim zatęsknimy, jeszcze się zobaczy. Ja tak jak mówiłem, ja bardzo lubiłem jego liczne cytaty i te momenty, kiedy być może koledzy dziennikarze się na niego gniewali, mi się to bardzo podobało, bo zawsze był z tego, można było z tego zrobić bardzo ciekawe analizy, newsa, czy po prostu fajnie się do tego odnieść, fajnie to skomentować, tego będzie mi brakowało. No i tyle, zobaczymy jak to będzie. I mi się wydaje, że Ferrari no, bardzo dobrze obstawiło Binotto i że na tym zyskają. Natomiast cały czas jest to zespół, który trzeba ogarnąć od środka tak naprawdę i zreorganizować i postawić na nogi, dlatego że błędy Vettela to jedno, ale fakt jest taki, o tym mówiłem wielokrotnie, że no, tak jak Lewis ma się w Mercedesie jak pączek w maśle, musi tylko przyjechać na tor, czy przylecieć z kolejnego pokazu mody, nawet na jetlagu, wejść do samochodu i pokazać swój geniusz, tak? Vettel, który aż takiego geniuszu w sobie nie ma, cały czas z całą pewnością nie miał połowy tego komfortu, jaki ma Lewis w Mercedesie, czyli po prostu musiał się stresować wieloma rzeczami, musiał brać na siebie rzeczy, których normalnie kierowca na siebie brać nie powinien, albo przynajmniej nie powinien brać tego na siebie kierowca taki jak Vettel, tak? Schumacher tak. Vettel Schumacherem z całą ogromną sympatią dla Seba nie jest. I żeby zakończyć małą dygresją, Ferrari nominowało nowego kierowcę rozwojowego. Pamiętamy, że Robert miał propozycję objęcia tej posady. Ostatecznie, na szczęście chyba dla nas tego nie zrobił, tylko postanowił wrócić do Formuły 1. Co prawda z Williamsem, tak, czyli z najgorszym obecnie zespołem, ale jednak no, zrobić ten krok, żeby pojawić się na torze i rozpocząć tak naprawdę, bo traktujemy to jako początek marsz do Formuły 1. Natomiast Giovinazzego i Kwiata, którzy robili dobrą robotę w zeszłym roku, zastąpi Pascal Wehrlein, którego znamy skądinąd z Formuły 1, czyli kierowca no, zdolny, szybki, z DTM-u go też znamy. Względnie regularny, chociaż moim zdaniem nie tak dobry, jak był reklamowany. Gdyby był taki świetny, to teraz by go Toto brał do Formuły 1 i trzymał go w tym miejscu, gdzie teraz siedzi Ocon. Wehrlein, który będzie dzielił te obowiązki także ze startami w Formule E, co jakby sugeruje, że prawdopodobnie jeszcze jakiś kierowca będzie siedział i pracował na symulatorze. Tyle, jeśli chodzi o mój szybki strzał z tego cudownego auta. Na razie Wam dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce.